Witamy was serdecznie, kochani. Jesteśmy w winylowym niebie, nazywającym się Vinylgate. Jestem tu z człowiekiem legendą, Alfredem. Witam was serdecznie, witam was w zajebistym sklepie winylowym. Jestem tutaj pierwszy raz, ale naprawdę sklepik jest fajny, bo ma klimatyczne miejsce i jest naprawdę klimatycznie zrobiony, a to jest najważniejsze. Powiedz, Alfredzik, co się dzieje u ciebie, bo na pewno wszyscy są ciekawi, co ty teraz w ogóle w życiu robisz, bo ostatnio nie widać cię za bardzo na takich większych hip-hopowych imprezach. Co się dzieje? Zniknąłeś. No troszeczkę zniknąłem, troszeczkę miałem tam problemów takich, no można powiedzieć ciężkich, bo miałem zniknąć na 6 lat, ale się udało. Jestem, no trochę zakupiłem konsolę, trochę tam kończymy to studio, robimy taki pokój kreatywny, w którym będzie mogło sobie kilku DJ pograć. I no i tam powolutku coś tam szykuję, ale nie chcę o tym gadać, po prostu na razie to jest bardzo, bardzo powoli, nie? No niestety tych imprez, które były Jestem Legendą, już nie gram. No myślę, że to się zmieni, no będę myślał o jakimś klubie takim undergroundowym, żeby na przykład co dwa czy co tygodnie robić właśnie taką imprezę typowo z samym oldschoolem i z takim rapem już totalnie niekomercyjnym, a myślę, że my się w tych sprawach rozumiemy tutaj wszyscy razem spotkani, więc wiemy, że takiego rapu nam po prostu potrzeba, bo my nie potrafimy się bawić przy tych plastikowych rzeczach i na końcu dojdzie do tego, że będziemy musieli selekcjonować raperów i puszczać tylko tych, którzy się nie sfrajerzyli, jeśli chodzi o nowe płyty, a stare płyty wiadomo, po prostu będziemy bombali wszystkie te, które są zajebiste, nie? I chciałbym też, żeby po prostu zmienić coś, żeby pomieszać, żeby było dużo funku i żeby można było też zrobić imprezy soulowe, ale żeby puszczać prawdziwy soul, który wychodził tak do 96-97 roku, gdzie to brzmienie było soulowe, a nie syntetyczne takie. Powiedziałeś kilka słów właśnie o imprezach Jestem Legendą. Co o nich myślisz? Jak one wypadły w ogóle? Jaki był odbiór publiki? Raczej no publiki nie było za dużo, może pierwsza, druga impreza było dosyć dużo, później ta impreza, co była w piątek robiona, też było dużo osób, ale tak za wiele po prostu osób nie przychodziło. No moim zdaniem środa po prostu jest takim dniem, gdzie ludzie pracują i ludzie też po prostu no mają rodziny i nie mają czasu po prostu, żeby w środę przyjść, a jest grono takiej starej gwardii, która po prostu narzeka na to, że nie ma takich imprez, przy których można się dobrze pobawić i nie widzi się laptopa i serato. Rozumiem, a powiedz w takim razie, jak oceniasz w ogóle to, co się dzieje teraz w Poznaniu, jeśli chodzi o koncerty, jeśli chodzi o nową gwardię rapową, może też tą starą gwardię, tak? Co się z nią dzieje, ty jako legenda, jak to widzisz, jak to teraz wygląda? No, wygląda to tak, że no, większość zespołów jeszcze z tej starej gwardii gra. Nowa gwardia też jest niezła, ale są też po prostu takie osoby, które się pofrajerzyły i które robią takie rzeczy no, komercyjne, które po prostu no, nam na pewno nie przypadają do gustu. I są też takie osoby po prostu w Poznaniu, które po prostu niszczą ten Poznań kulturalnie, robiąc nam wizytówkę, można powiedzieć, na całą Polskę, i takie osoby później występują na pewnych znaczących okładkach, pewnych znaczących płyt, i zanim się pewne osoby, i to mówię o osobach ze starej gwardii, nie obudzą i ktoś nie zadecyduje, no to może być taka katastrofa, która po prostu może nam zaszkodzić, bo jednak no, ludzie nam wystawiają wizytówkę i
zmienia się to po prostu w taki sposób na gorsze, nie? My powinniśmy właśnie kontynuować to, co było kiedyś i właśnie kontynuacją jest ten sklep, bo ja takie sklepy pamiętam w dekadzie lat 90. i początku lat, gdzie były po prostu robione w taki sposób, gdzie były regały, gdzie były płyty, gdzie wszędzie były gramofony, gdzie było trochę starej elektroniki, gdzie gdzieś wisiały tam płyty. Były też płyty jak tutaj kompaktowe. Myślę, że ten sklep zaowocuje tym, że niedługo będzie można tu kupić taśmy rapowe, bo na całym świecie po prostu jak się ogląda filmy biograficzne, czy Scratch, czy inne, no to w każdej takiej sali kreatywnej, czy sklepie z winylami są kasety i te kasety są dostępne i za granicą nadal się je wydaje i nadal normalnie raperzy po prostu wydają, a robią też takie smaczki, których jeszcze nikt w Polsce nie zrobił, że wydają materiał na płycie winylowej, wydam materiał na płycie kompaktowej, ale dodatkowo wydają na kasecie i na kasecie dodają dodatkowy kawałek, który nie ma go ani na płycie winylowej, ani na kompakcie, żeby po prostu jednak przyswoić i wrzucić to w magnetofon, nie? I poczuć to analogowe brzmienie. Reasumując, nienawidzimy MP3-ek. Nienawidzimy. Ostatnia rzecz, która jest zajebista, to jest minidysk. I na tym się kończy po prostu resztę urządzeń. Nie? Do minidyska było ok, po minidysku po prostu robią się rzeczy, które są po prostu gówniane i nie ma takiego dźwięku, nie ma takiej jakości. Tyczy się to samo ze sprzętem DVD, bo jednak z tym walczyłem około 5 lat i stwierdzam, że dobre stare DVD rasowe po prostu jak ogląda się koncert, to przynosi się te emocje po prostu z koncertu do domu i wtedy człowiek po prostu no czuje się zupełnie inaczej. No kiedyś my nie mieliśmy takiego dostępu, a wiadomo, że żeśmy chłonęli to wszystko z teledysków, nie było sklepów hip-hopowych, biegało się właśnie po rupieciarniach, po lumpeksach, po bubrowniach i szukało się po prostu elementów hip-hopu, żeby je zdobyć i żeby ewentualnie wyglądać tak jak raperzy. Nie liczyły się marki znaczące, tylko liczyła się kolorystyka, nie? Dobierało się kolorystykę. Pamiętam, że większość tych właśnie unikatowych DJ-i starszych, którzy potrafili się przyznać, że zaczynali od, na przykład ja zaczynam od gramofonu małego JVC, później miałem polskiego Bernarda. Dex na przykład w Poznaniu miał pierwsze gramofony Unitry. To samo było z Henem. Te gramofony się przerabiało, nie? Dokładało się w środek papierek, żeby miał szybszy start na obrotach, nie? I to było takie kminiące, nie? I wszyscy mieli paskowe gramofony, nie było direct drive'ów, nie? I na tym się grało i robiło się na tym pierwsze imprezy, nie? Podłączało się jamniki i w taki sposób się nagrywało pierwsze demówki. Nie? Nic nie było, wszystko trzeba było zdobywać, trzeba było biegać, samemu trzeba było kable lutować. Pamiętam jak na cały Poznań było tylko 7 nagrywarek i pierwsze komputery. Nie? A jeśli chodzi właśnie o taki oldschoolowy Poznań i czasy dobrego adresu, co możesz o tym nam opowiedzieć? Na pewno niektórzy chcieliby usłyszeć, jak to wyglądało na samym początku. Okrąglak. Myślę, że zacznę może zacznę od tego, jak było w UMC, choć nie każdy teraz UMC szanuje, ale tam był typowy pierwszy sklep, w którym pracowałem. No to też był tak zrobiony podobnie klimatowo jak tutaj, nie? Że były regały z winylami, były kasety, były płyty i ludzie po prostu się tam spotykali nie tylko po to, żeby kupować płyty, ale też przychodzili po to, żeby była stworzona atmosfera dla nielicznego grona ludzi, którzy ubierają się w taki sposób, słuchają takiej muzyki i przychodzą po to, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. Nie było w tym momencie internetu i wszystkie wiadomości, które się chłonęło z wycinek z gazet Bravo, czy po prostu ściągało się z desorca i po prostu każdy między sobą coś przekazywał. Czyli kiedyś Bravo jednak pomagało ludziom, nie tak jak teraz, rozumiem? Na pewno w połowie lat 80. pomagało, no bo nie było nic i była taka ostatnia strona w Bravo, gdzie były po prostu płyty pokazywane rapowe i było tam na jednej stronie kilku raperów i była tam drobna jakaś stawka o nich napisana, nie? Zanim żeśmy po prostu mieli dostęp do pierwszych kaset wideo, później były pierwsze satelity, gdzie można było oglądać Yo MTV Raps, to pamiętam 87, 88, zgrywało się to na taśmy, później się chodziło z takimi dużymi radiami, żeśmy po prostu bombali wszędzie, nie, w bramach, gdzie się dało i stwarzaliśmy po prostu taki klimat, jak był w Nowym Jorku. Rozumiem. A powiedz mi, a jak
jak to wygląda u ciebie, jeśli chodzi o twoją twórczość? Czy nadal starasz się rapować, czy nadal freestylujesz, czy nadal bawisz się w scratching i tym podobne sprawy? Jak najbardziej. No, mam cały pokój kreatywny. Teraz mam na razie około 6 konsolet, w każdym po 2 gramofony. Mamy też mikrofony podłączone i spotykamy się po prostu z ekipą, robimy sobie freestyle, biegamy po pokoju, robimy skrecze, robimy różne ciekawe rzeczy. Teraz też będziemy chcieli trochę kręcić i myślę, że na takiej zasadzie to wygląda. Freestyluję, nadal coś tam składam, rymuję, tylko to jest na takiej zasadzie, że każdy z nas, raperów, przechodzi pewien taki okres, że im więcej słucha płyt winylowych, głównie starych, tym bardziej staje się krytyczny dla siebie i tym bardziej próbuje podwyższać i pewnych rzeczy po prostu nie wypuszcza. Nagrywa, ma to tam kilka osób, pewne osoby słyszą, pewne nie słyszą i leży to w szufladzie. Ale czy mimo to będziemy mogli jednego dnia usłyszeć jednak twoją płytę? Pełne LP Alfreda. Na pewno będzie. Ci ludzie niewtajemniczeni, którzy po prostu chodzą po Poznaniu i piszą w internecie totalne bzdury na mój temat, to ja mogę powiedzieć szczerze, że nie życzę nikomu, żeby przeszedł taką chorobę, jak ja przeszłem. Ja się cieszę w ogóle, że wyszłem. Zawdzięczam to rodzicom, zawdzięczam to kolegom ze Starej Gwardii i takim kolegom, których po prostu szanuję i rodzicom. Gdyby nie oni po prostu, to najprawdopodobniej by tu nie było mnie z wami. Ale cieszymy się, że jesteś w takim razie. Po prostu jestem i tym bardziej jestem, cieszę się, pomagam teraz innym, mam pewne spostrzeżenia, na które mógłbym nawet napisać książkę i stwierdzam, że większość różnych instytucji niestety w Polsce nadal jest niedoskonała. Dlatego po prostu, jeżeli między sobą sobie nie będziemy pomagać, no to będzie źle. I ważna taka sprawa, o której na pewno chcę powiedzieć, to jest to, że większość po prostu raperów nie rozumie w ogóle rapu, hip-hopu. Rap, hip-hop, moim zdaniem i zdaniem naprawdę prawdziwych ludzi, jest czymś takim jak Biblia. On jest zapisany i go trzeba kontynuować. I tak jak on jest zapisany, tak jak zostało zapisane 7 przekazań, tak trzeba cały czas tą kulturę kontynuować. I ci, którzy ją kontynuują, ci po prostu zapiszą się w kulturze i o nich się będzie mówić i o nich cały czas się będzie pisać. I to nie będą osoby, które zarobiły tam kupę siana, czy pojawiły się medialnie w jakichś różnych programach tam większych, takich komercyjnych, czy gazetach, czy tego, tylko będą osoby, które cały czas to kontynuują i próbują przekazać tą kulturę, żeby ona prawidłowo była zapisana, nie? I ci, którzy na przykład dojdą do tego, żeby pojawić się na końcu, być zapisanych w Zulu Nation, bo to jest najważniejsza rzecz, nie pieniądze, bo to jest ta radość. Bo jak my na przykład umrzemy, nas nie będzie, no to te pokolenie, które zostanie przez nas wychowane, ta część pokolenia hip-hopowego, która będzie się spotkać w takich sklepach i będzie wyszukiwać starych gramofonów DJ-skich, które są lepsze niż te nowe, plastikowe i niedomagające, to oni po prostu będą brać wzorzec z nas. I my musimy po prostu starać się i przekazywać to w taki sposób, żeby cały czas być szanowani i pracować na ten szacunek. Zmienimy sobie szybciutko placek. W takim razie wybierzesz coś tam, Alfredziku? Street Fighter tam się czai, stary. Street Fighter. Afrika Bambata, widzę. Proszę bardzo, proszę bardzo. I oczywiście klasyczny Technics SL1200 MK2. W ogóle pierwszy Technics wypuścił pierwszy gramofon Technicsa w 1974 roku i był skonstruowany tak, że można było już zamontować albo zagięte ramię, albo proste ramię. Więc to jest po prostu dla mnie szok. Ja to odkryłem 1,5 roku temu przez pewien katalog książkowy, który wyszedł w tamtym okresie i cieszę się po prostu, że ta firma zapoczątkowała po prostu gramofony, które później zostały używane przez DJ, nie? A to można wszystko zobaczyć na Scratchu. Bardzo fajnym filmie, który po prostu dokumentuje całą biografię po prostu Scratchu, gramofonów, hip-hopu i polecam ją wszystkim. Chodząca encyklopedia, Alfred, ty powinieneś dawać wykłady, a powiedz właśnie, kolekcjonujesz winyle, kolekcjonujesz radio, jak wygląda twoja kolekcja w tym momencie? No nie liczę tej kolekcji. Kolekcjonuję płyty, kolekcjonuję kasety, kolekcjonuję magnetofony, kompakty, a teraz po prostu troszeczkę przeszłem i kolekcjonuję gramofony DJ-skie i chciałbym po prostu zebrać gramofony wcześniejsze, późniejsze
i porobić takie stanowiska i no, zrobić coś po prostu fajnego, nie? To mnie wkręciło, tak można powiedzieć, od roku, bo zawsze miałem maksymalnie do dwóch, trzech konsolet, a teraz stwierdziłem, że po prostu jak zacząłem Kuberta, pokój jak wygląda, jest pokojem kreatywnym, to zamarzyłem sobie, że po prostu taki pokój z odrobiną różnych fajnych gadżetów po prostu jest fajny, nie? Jest fajny, fajnie to wygląda i w każdej chwili po prostu można innym pomagać, bo jak ktoś zadzwoni, że chce po prostu coś nakręcić, to wtedy ja nie robię najmniejszego problemu, można u mnie nakręcić wywiad, przyjechać, usiąść sobie w fotelach po prostu, popatrzeć na magnetofony i można po prostu zrobić różne rzeczy, czy nakręcić jakiś kawałek teledysku, cokolwiek. Ja całe życie będę udostępniał mój pokój kreatywny tak długo, jak będę mógł, a później jak starczy mi pieniędzy, no to założę takie muzeum, które myślę, że będzie dalej kontynuowane przez inne osoby, a ja myślę, że zarobię taką kasę, że opłacę je do końca życia, żeby wszyscy raperzy z Wielkopolski mogli z niego całe życie korzystać, nie? Przez wszystkie pokolenia. A za co kupujesz te winy w takim razie? Jeśli może prywatne jest pytanie, ale z czego się w tym momencie utrzymujesz? Zrobiliśmy teraz taką nową rzecz w Poznaniu, która też można powiedzieć jest związana troszeczkę z hip-hopem. Otworzyliśmy taki duży sklep Czacz w Poznaniu, bo ja jestem zwolennikiem wszystkiego, co jest używane praktycznie i po pierwsze wszystkiego, co ma wzornictwo. Bardzo kocham wzornictwo i uważam, że wzornictwo u nas w Polsce do lat 70. to było totalne wzornictwo. I z tego po prostu się utrzymuję i dzięki temu tam też przyjeżdżają różne płyty winylowe, ale wiadomo, że wszystkie od razu przejmuję. Też przyjeżdża stara elektronika z Niemiec. Staram się to na bieżąco przejmować i z tego żyję i wtedy za to po prostu kupuję sobie miksery, gramofony, płyty winylowe, kasety, walkmany, wszystko, co jest z tym związane. No i oczywiście ciuchy, nie? Rozumiem. Muszę cię zapytać o legendarną walkę freestyle'ową z MC Krukiem. MC Kruku, co możesz o tej walce nam opowiedzieć? Na rozbracie ona się odbyła pewnego dnia. No była to legendarna walka. Ja po prostu popełniłem jeden błąd, który polegał na tym, że przesłuchałem same podkłady i zasugerowałem się po prostu, że człowiek jest dobry. Okazało się, że podkłady robił koleś, który robi podkłady dla Mysłowic. Niestety ten zespół akurat szanuje, nie wszystkie zespoły z tego pokroju szanuje, ale akurat ten zespół zaliczam do zespołów, które są dobre. I to są takie osoby po prostu jak MC Kruku, które nie powinny w ogóle praktycznie rymować. Poza tym on nie jest z Poznania. Przyczepił się do Poznania, no i zaczął, tak wulgarnie mówiąc, zaczął po prostu lizać wszystkim dupę i doszło do takiej walki, w której ja po prostu wykrztusiłem to, co mam do wykrztusenia, no bo jeżeli pewnymi normalnymi sposobami, jaki się używa w kulturze hip-hopowej, czyli tłumaczy się pewnym osobom, że one się do pewnych rzeczy nie nadają, to przez jakiś okres czasu po prostu nie daje, no to trzeba po prostu użyć mikrofonu i powiedzieć to przez mikrofon. Ja uznaję to, że urodziłem się w Poznaniu, kocham Poznań. W zależności od naprawdę moich niskich zarobków nigdy nie wyjadę za granicę. Zawsze będę mieszkał w Poznaniu. Tutaj się wychowałem, tutaj zacząłem słuchać pierwszych klimatów funkowych, na których mnie tata wychował. Później przyszła klasyka rocka, bo mój kuzyn grał Sweet Noise w latach 80. i później w 87 roku usłyszałem pierwszy kawałek na kasecie wideo Run DMC razem z Aerosmith i zaczęła się moja przygoda powolna z hip-hopem i będę promował ten hip-hop i będę starał się, żeby on był dobry, żeby był adekwatny i żeby nikt po prostu nigdy w życiu nie nakładał na jakiś metek po prostu przykrych, bo myślę, że Poznań sam się broni o to, co tutaj się zrobiło, bo wiadomo, w 93 roku zaczął działać zespół Slums Attack, Peja z Icemanem, drugi zespół, który wyskoczył, to był Killers Group, w trzyosobowym składzie, gdzie był Gural, Kaczor i Cook.
Później po nich zacząłem ja rzeźbić, nagrywać, pojawiły się takie osoby jak Rafi i wiele innych osób i my na to po prostu nie pozwolimy, żeby osoby po prostu nie nadające się do tego, nie mające serca po prostu niszczyły nam wizytówkę, naszą wizytówkę. Wybacz, tak cały czas mówisz o tych osobach, mówisz o płytach, ale nie dajesz jakiejś konkretnej naklejki, nie wymieniasz żadnych nazwisk, ksywek, muszę cię tutaj złapać za to. Bardzo dobrze. Ja kiedyś w jednym wywiadzie powiedziałem i powiem to, nieważne ile będę miał lat, jestem po prostu osobą neutralną, nie łapię za ksywki. Jeżeli mówię o jakich osobach, nie wymieniając ksyw, to dobrze wiem o tym, że te osoby wiedzą, że do nich to jest skierowane i wiedzą, że źle zrobiły. Alfredziku, zmienisz płytę? Jak najbardziej. Bo ja nie chcę kolejny raz popełnić tego błędu, że tak brutalnie opuszczę to ramię na winy. Włączymy sobie teraz coś z tej drugiej składaneczki. Co tam masz dobrego jeszcze? Co tam masz dobrego jeszcze? Beastie Boysów, Hello Nasty, myślę, że możesz puścić. No to włączymy Beastie Boys. Z namaszczeniem. No, no płyty się namaszcza, bo przecież płyt winylowych nie było. A pierwszy kawałek rapowy w Polsce, który został nagrany, jeden z pierwszych, którego nie wolno było w ogóle nagrać, to wyszła taka bajka pod tytułem Bawmy się w rymy. I to było pierwsze, co usłyszałem, gdzie gość... Który rok? 79. Masz to u siebie? Mam to u siebie. I później taka rzecz, której do końca nigdy w życiu nie mogę odkryć, no to zadawalibyśmy sobie pytanie, kto, nie? No bo wiadomo, wyszła ta bajka Bawmy się w rymy, ale później w 83 roku w telewizji zacząłem, był taki program kiedyś prowadzony dla 40-latków i tam państwo, którzy prowadzili ten program, pokazali taki przegląd muzyczny z 83 roku i tam zauważyłem kobietę, która rapowała. Nie wiem, kto to jest, pewnie to była jakaś studentka, dalej nic nie wiem, może się uda, że telewizja po prostu udostępni ten materiał jako prywatny, żeby mieć go na płycie, żeby... Ci, co oglądają ten wywiad, szukamy, chcemy poznać prawdę. Był po prostu z nimi wywiad robiony w telewizji, oni urywek takiego programu przedstawili i tam zacząłem kobietę, która rapowała, nie? Rapowała, wtedy to był pewnie mieszanka z prozą, taka studencka, ale no ja to podciągam pod rap i uważam, że no, było to rapowanie. Rozumiem. Jeśli chodzi o twoje winyle i twoją kolekcję, co uznajesz jako swój największy rarytas? Wiem, że będzie ciężko pewnie wymienić jeden placek tutaj, ale jakbyś miał wymienić powiedzmy trzy twoje ulubione płyty, rarytasy, które posiadasz u siebie w domu, to byłyby to? Moje największe rarytasy to jest orkiestra od Barry White'a, która razem z nim współpracowała. Trochę klasyki hip-hopu z lat 80. Dla mnie każda płyta, która zdobyłem praktycznie z rarytasem, no bo są to ogólnie rzeczy nieosiągalne, a jak są osiągalne, to w takich sklepach i trzeba się po prostu natrudzić. Nigdy płyty łatwo nie przychodziły i nigdy łatwo przychodzić nie będą. Ostatni przekaz dla nowego pokolenia hip-hopowego. To najważniejsze, żeby wspierali naszą kulturę, żeby uczyli się od starej gwardii, żeby nagrywali kawałki analogowo, czyli z brzmieniem takim czystym, analogowym i żeby kiedykolwiek, jak mam jakiekolwiek wątpliwości, zwracali się do starej gwardii, do średniej gwardii i do młodszej gwardii. Dzięki serdeczne, Alfredzik, za ten wywiad. Dziękujemy. Vinyl Gate, Alfred Głowa, Blender Art, Videolook. Pozdrawiamy. Dzięki. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do Vinyl Gate wszystkich tych, którzy kochają czarny winyl. Dzięki serdeczne. Peace.